Gościem Wilnoteki jest dziś twórca spotkań poetyckich Ma nad Wilią, pan Romuald Mieczkowski. Witam serdecznie w naszym studiu. Czy to już tak będzie, że Ma nad Wilią będzie nam wędrował po kalendarzu, a w tym roku akurat w sierpniu, czy też może na stale się przenosi na sierpień? Bardzo się udało w tym roku. No i wszyscy jakby chętni by byli, żeby również i w sierpniu było, może i w innych miesiącach. No bo maj w tym roku był faktycznie zimny. Maj stał się w ciągu tych prawie 30 lat pewną marką, no, że no, jakoś nie wypada na inne miesiące zmieniać, ale myślę, że nie dojdzie do tego, że maj będzie w grudniu, tylko nieco wcześniej. Jak w tym roku właśnie ten maj wypadł, bo wiem, że było trochę może skromniej, trochę chyba mniej uczestników, szczególnie mniej gości właśnie z tych środowisk polonijnych na świecie. Na mnie chodzi tylko o ilość, ile o jakość i dlatego w tym roku uważam, podsumowując już tę imprezę, te spotkania, poziom był merytorycznie wysoki, a skład gości różnorodnych i nawet na dalszy odcinek przybyła nasza uczestniczka aż z Los Angeles, aktorka Beata Pozniak, nie tylko aktorka, bo i człowiek o wielu innych talentach. Byli ludzie z 6 krajów. Bardzo żałuję, że z przyczyn obiektywnych nie dotarli literaci z Ukrainy. Miała przede wszystkim być poetka z Odessy, Sonia Peigert. Ten festiwal nie do końca jest polonijnym, aczkolwiek interesują mnie twórcy o podobnych losach. Stąd właśnie Polacy zamieszkali w różnych krajach, ale którzy już należą raczej do jakichś struktur, że tak powiem, zawodowych. Stąd byli badacze literatury, redaktorzy, tłumacze. Jaki jest cel tak naprawdę tych spotkań? Czy to jest taka, nie wiem, wymiana doświadczeń, zapoznanie się z tą twórczością, czy nie wiem, może właśnie powstawanie nowej poezji? Wszystkiego po trochu, bo podstawowa kwestia, no, upamiętnienia, ale daty wiemy, co roku jakieś daty mamy, a że ja jestem z natury regionalistą, to wybieram te daty tutejsze, ale ważna jest nasza twórczość i promocja, znalezienie wileńskim twórcom partnerów, którzy by byli pomocni, stąd byli wydawcy również, no i ponadto dodania sobie otuchy, inspiracji, że warto mimo wszystkich trudności tworzyć. No i sama magia Wilna sprawia, że te tło wileńskie no, bardzo owocnie potem się zapisuje, że ci goście wywożą informacje różne z Wilna do swoich krajów. Ja należę do ludzi raczej konkretnych. I lubię, jeśli coś z tego wynika. Wynika coś konkretnego, jakiś ślad nieulotny, tylko konkretne. To są książki, rewizyty na innych festiwalach. To jest współpraca. A ci, którzy nie przyjechali po raz pierwszy, tylko któryś, to już są naszymi partnerami podczas innych festiwali, takich jak chociażby najbliższy przykład Wilno w Gdańsku, które odbędzie się we wrześniu, no i szereg innych takich konkretnych. A to w takim razie zapytam, czy w ogóle poezja dzisiaj jest modna, bo tej młodzieży jednak ostatnio na tych spotkaniach coraz mniej, tutaj w środowisku wileńskim odchodzi pewne pokolenie poetów, a tej młodzieży tak specjalnie to tam nie przybywa, więc może po prostu poezja już jest trochę niemodna. No ja myślę, że to tym bardziej trzeba działać w tym kierunku. Być może to zależy od poetów, że tę poezję należy inaczej opakować w sprzężeniu z muzyką, żeby zainteresować ludzi pokolenia wizualnego i działającego na innych obrotach, żeby oni to przyszli. A słuszna uwaga, że poezja ta niewymuszona, ta nieszkolna staje się bardziej elitarnym zajęciem i nie dla wszystkich. I ten podział widać nie tylko na Litwie, że mniej się czyta, ale również i w innych krajach. A im bardziej rozwinięty jest kraj technologicznie, tym poezję trzeba bardziej bronić. Wilno zawsze się kojarzyło z takim sanktuarium polskiej poezji, a dzisiaj trochę mi przypomina pustynię. Co się stało? Dlaczego dzisiaj to Wilno chyba nie potrafi inspirować tych poetów polskich, tworzących w Polsce czy na świecie, a też i naszych poetów polskich tutaj lokalnych jest
coraz mniej. Jedni odchodzą, a inni na ich miejsce nie przychodzą. Dlaczego? Czyżby Wilno przestało być jakimś źródłem natchnienia? Wilno inspiruje tych poetów w Polsce czy gdzie indziej. Niedawno byłem jurorem konkursu wierszy poświęconych Starym Rosie i tam kilkaset wpłynęło wierszy do oceny. No, z kilkunastu krajów, nawet z Japonii dalekiej, ale mnie trochę było smutno, że mało wierszy było z Wilna, że no mało wierszy było młodego pokolenia. Wiem, że takie powstają, tylko może brakuje jakiegoś otwarcia, większej inicjatywy. No i powiedzmy, zmieniła się struktura i mechanizm statusu poety. Ale z drugiej strony mamy ułatwienie, no kiedyś, żeby taki Mickiewicz mógł wydać balady romansa, tak. No to czy musiał zaangażować prenumerata, coś tam jeszcze, a dzisiaj no opublikować w internecie wiersz, co to za problem? Strona internetowa własna, czy nawet jakiś Facebook i możesz zamieszczyć. Mimo wszystko jest problem, bo Mickiewicz miał łatwiej, bo jego czytali ludzie jednak wykształceni, którzy umieli czytać. Natomiast, a dziś ludzie wykształceni już nie czytają poezji? Natomiast dzisiaj może ludzie mniej czytają, więcej skanują oczami pewne rzeczy i pozostaje z wiersza tylko jakaś informacja, a że wiersze, czyli nie przeżywają tej poezji, nie przeżywają, tylko ją tego odbierają? Odbierają, bo dlatego myślę, a może są, którzy odbierają, ja tak bym nie powiedział. Mogę mówić o swoim pokoleniu, które właśnie ma takie podejście i takie tradycje. Natomiast... A jak dotrzeć do tych młodych ludzi, którzy by oni w komórkach chcieli nie tylko tam przeglądać TikToka czy Instagrama, ale też... No, jak w ogóle wrócić wartość słowa, bo to jest problem, że w tej chwili następuje moim zdaniem taka straszna dewaluacja słowa, także słowa w poezji. Oczywiście. No jak? Ogłosić konkurs z dobrą nagrodą, żeby się opłacało. Nie na sztukę z Polski dla, powiedzmy, tutaj naszych wileńskich realiów, tylko dla Wilnian. Więcej Wilnian... Ale ja się bałem, że żaden wielki poeta nie zrodził się ze startu w konkursach, gdzie by chciał wygrać, nie wiem, laptopa, czy jakiegoś notebooka, czy iPhone'a. No, ale były inne potrzeby wtedy, utrzymanie rodziny, czy jeszcze jakieś sprawy. No takie szeroką lato utrzymywało się z prowadzenia folwarku. Tak. Z pisania nawet wtedy się nikt nie utrzymywał tak do końca. Tak, czyli to jest bardziej wartość ducha niż czegoś innego, ale nam chyba, pomijając ten aspekt, chodzi o większe zainteresowanie. Ja bym powiedział co, na tym etapie należałoby zrobić, że zapraszać poetów więcej na różne imprezy lokalne poprzez działaczy. Nie ograniczać się, to powiedzmy, do jakichś przemówień i występów, ale żeby też była obecna poezja, ale nie za dużo, bo czasami jak jest przegięcie w tym w każdą formacie, stronę, to za dużo, to niezdrowo. No to my sami zniechęcamy słuchaczy, prawda? Ale z muzyką sami. Krótki wiersz, no, wprawia nastrój refleksji, no i kwestia mistrzostwa, kwestia pewnej charyzmy, jak to robi. No nie każdy poeta jest artystą, jest artystą scenicznym. Solowa i dobrze, żebym miał jakiegoś mentora, który mu coś poradzi, albo jego wiersz przeczytał ktoś inny. No właśnie, chociażby aktor, ale czy to nie jest tak, że między innymi te spotkania poetyckie mają nad Wilnem miałyby służyć takiej promocji w ogóle też poezji jako takiej właśnie, bo przedtem to było ten turniej jednego wiersza, czy tu tam właśnie tych młodych poetów, przecież ta awangarda wileńska, która się tworzyła, to ona też była gdzieś tam wspierana, a w tej chwili jakoś ostatnio te spotkania się robią, no nie chcę nazwać to kółkiem wzajemnej adoracji, ale takim coraz skromniejszym i może coraz z mniejszym echem taką imprezą. To echo jest, ale idzie może nie w tę stronę. Ja myślę, że przyczyniła się do tego i pandemia, ale to wszystko usprawiedliwienie, że część ludzi zamknęło się w swoich jaskiniach, nie tylko w poezji. Natomiast no, cechą młodej poezji dzisiaj bywa no taka sytuacja, że jak ktoś w internecie zamieścił, to dobrze. Internet jest dobrym narzędziem promocyjnym, zachęcającym, jako anons, prawda. Natomiast nie weryfikuje twórczości. I w tych wierszach, które są w internecie, no często trudno wyłapać perełkę. Specjalista
smakusz poezji to zrobi. Ale chyba ale młody człowiek nie bardzo. Takie spotkania jak Maja nad winem, właśnie, że wyłapujecie tych młodych, zdolnych, perspektywicznych, ich prezentujecie na takich spotkaniach, żeby się poczuli w gronie, żeby ktoś o nich usłyszał, bo ja no, nie mam czasu szukać tam po internecie, kto z tych młodych twórców wśród tego morza grafomanów faktycznie coś fajnego, nowego tworzy. Tutaj właśnie po to mamy krytyków literatury, poetów, którzy też mogą, potrafią to docenić i powiedzieć, o słuchajcie, na to warto zwrócić uwagę. No po prostu... Każdy twórca musi chcieć zaistnieć, nie tylko właśnie w internecie czy w swoim środowisku, bo jest kwestia lokalności naszego życia. A to nie jest tak, że ci, którzy są mniej zdolni, czasem bardziej chcą i są bardziej widoczni, no ale tak. Ich twórczość nie rzuca na kolana, a ci faktycznie zdolni, to z kolei są mniej przebojowi i o nich się dowiadujemy czasem za późno. I co temu przeszkadza? No na przykład my, załóżmy, mamy dobrych poetów, ileś tam. I oni są dobrzy, ale w naszym środowisku. I tutaj pierwsza taka sprawa, żeby zdobyć jakiś rozgłos, trzeba śledzić za tym, co się dzieje w Polsce, śledzić nurty, bo literackie, jak się pisze, no dzisiaj w Polsce już nie spotka się takiej stylistyki XIX-wiecznej i dosłownej. No u nas dzisiaj... też już się nie No zdarza się więcej niż... Ten anachronizm wileńskiej polszczyzny jeszcze żywy? Tak, jeszcze można powiedzieć... Nadal się inspirujemy Mickiewiczem, jako redaktor otrzymuję czasami takie wiersze, nawet nie dotyczy to Syrokomli czy Mickiewicza, tylko dotyczy dzisiejszych sytuacji, ale... Ale język jest XIX-wieczny. Język, powiedzmy, metafora. Ta polszczyzna. Metafora. Chociaż są pozytywne przykłady użycia języka SMS-ów, powiedzmy, co jest, no, język jest narzędziem mechanicznym, no to jest naturalne takim zmiennym, prawda, i to jest naturalne, język nie stoi, nie rozwija się ciągle, więc no, są takie próby, ale no, śledzenie to, co się dzieje w Polsce, to raz. Drugie, no troszeczkę mieć pokory, że trzeba się uczyć, że ja już mam tę wiedzę i mnie to nie trzeba żadnego głosu, żadnej opinii, że no zdarza się, że ktoś się obraża na jakąś opinię. No i tutaj jest kilka takich rzeczy i tak myślę sobie, nie przypominam, żeby odbyły się tutaj na Wileńszczyźnie jakieś takie solidne warsztaty z ludźmi, którzy by doradzali. Po koleżeńsku, w cztery oczy nawet. A to może właśnie warto przekazać takich spotkań poetyckich. Więc ja myślę, że zmieniając formułę spotkań poetyckich, czy festiwali, czy czegoś, no wprowadzić element taki warsztatowy, tak jak nawet profesjonalni twórcy mają, że siadają razem z tłumaczami, wydawcami i ci podpowiadają, tego unikniemy, to nie pójdzie, bo są ku temu jakieś zjawiska. I myślę, że to ta perspektywa, żeby ożywić, żeby zachęcić, że w tym wieku technokratycznym jednak warto pisać. Czyli przedwcześnie ogłaszać śmierć poezji? O tak. To nie chodzi o to, żeby tych poetów było dużo, bo akurat Wileńszczyzna od zarania dziejów miało bardzo dużo poetów. No nawet teraz, ja nie wiem jaka ich liczba, ale spora. No więc... tych polskich coraz mniej. Też. Ja tak jak byłem na różnych spotkaniach też w Polsce, no każde małe miasteczko ma grupę poetów i mimo tych czasów trudnych, oni jakoś, no, istnieją. Ale no Wilno nie jest małym miasteczkiem nawet z polskiej perspektywy. Tak, ale ja mówię z perspektywy organizowania imprez literackich. I dlatego no, Wilno nie wytworzyło chyba takiego nurtu, który jest pomocny poezji, jak poezja śpiewana. Widzi pan przyszłość poezji jako taki kierunek rozwoju w kierunku show? Też. No, jak ktoś mówi, że ja piszę do szuflady, to ja nie wierzę mu. To tak jakby malarz tworzył obraz, którego nie chciałby nic nikomu pokazać. To nieprawda, to jest jakaś no, niby niektórzy traktują tę poezję jako takie coś wewnętrznego, takie wręcz terapeutyczne, tylko na własny użytek. No, ja to w każdym razie do mnie to nie przemawia, no, na użytek przynajmniej rodziny najbliższej. A ponadto no,
Poeta musi się zmierzyć ze słuchaczem i nawet krytykę przyjąć, jak to trzeba, bo wyjdzie mu na zdrowie i lepszy będzie twórczość. Panie Romualdzie, zamykając temat poezji, mam też pytanie takie trochę osobiste do pana. Ile jeszcze w panu jest Wilnianina, na ile pan już został warszawiakiem po tych latach spędzonych w Warszawie? Ja myślę, że wileńskość jest chorobą nieuleczalną, którą lecząc środkami warszawskimi, z którą można przeżyć lecząc środkami warszawskimi, ale kiedy teraz byłem na koncercie poetyckim, koncercie bardzo energetycznym na miarę XXI wieku, dotykającą Mickiewicza i dotykającą trawy, na której siedziałem, i słuchając tegoż Mickiewicza w wydaniu współczesnym i patrząc na górę Gdyminę ładnie podświetloną, to przeżywałem coś w rodzaju katarsis i moja ta wileńskość kwitła. A z kolei w Warszawie, gdzie spędzę więcej czasu, ja tego Wilna mam tak dużo, że gdybym chciał, nie zapomniał, bo stacja kolejki nazywa się Warszawa-Wilno. Przystanek autobusu, z którym jeżdżę, nazywa się Plac Ostrej Bramy, bo tam jest taka namiastka topografii ulic Wileńskich, więc ja no, jestem w tym Wilnie przez cały czas. Ale realnie patrząc, ja się też inspiruję tą potem wileńską tęsknotą i ta moje doznanie wileńskie, no, są dla mnie tworzywem również w mojej twórczości. Nie tylko mojej, niekoniecznie kiedy piszę o Wilnie, bo kiedy rozmawiałem z Tadeuszem Konwickim, innymi twórcami większego formatu, to też ten pierwiastek Wilna im był pomocny jako taka relikwia i taki obowiązek z pamięci o tych wybitnych osobistościach literackich, których jesteśmy, no, mówiąc... Zakładnikami. I od tego nie uciekniemy, tylko to jest kwestia, jak to zrobimy, żeby tak byśmy opisywali te nasze wileńskie i polskie doznania, jak jeszcze nikt tego nie robił. No i ja jeszcze korzystam z tej okazji pamięci ludzkiej, bo mnie interesują sagi rodzinne, losy rodzinne, wspomnienia. No na przykład w kolejnym numerze z Nadwili będzie też unikalny esej, który opowiada o losach pewnej rodziny, która stała się sławna w Polsce. Rodzina Afanasiewów, założycieli Słynnego Teatru Bim-Bom w Gdańsku. Oni przecież pochodzili z Nowej Wilejki. I takie sytuacje, no, dodają nam splendoru i dumy, że wilnianie odnaleźli się w innych realiach i są naszymi... To my o nich właśnie nie wiemy albo nie pamiętamy, nie tak? Pamiętamy. I tu na przykład w tym numerze z kolei jest sylwetka przedstawiona Aleksandra Jurewicza, świetnego poety, który też pochodzi z naszych ziem. W ubiegłym roku Maj nad Wilią, uwaga, w listopadzie był poświęcony jeszcze takiemu poecie z Wileńszczyzny, o którym w ogóle mała wiedza. Chodzi o Tymoteusza Karpowicza, nowatorskiego poety bardzo, no, który rywalizował ciągle, bo mieszkali też niedaleko przed emigracją Karpowicza, w nowatorstwie słowa. Także ta poezja wileńska ma wiele smaków, ale ja podzielam troskę tego, że za mało jest udziału czasami. Nie chodzi o to, żeby było dużo poetów, ale chodzi o to, żeby wykształcić taką wrażliwość, żeby każdy z nas tam 3 minuty w roku, z okazji święta jakiegoś, z okazji urodzin, poświęcił się tak? Wiersz, albo posłuchał wiersz, albo dostał w prezencie książkę. Z poezją. Ale tak naprawdę możemy już widzom powiedzieć, że w przyszłym roku 30. edycja Maja nad Wilią, jak zwykle ostatni weekend maja?
No tak, ja bym chciał jeszcze dociągnąć tego czasu, kiedy na scenie będą paliły się światła i powiedzieć, no dziękuję kochani, że w ciągu 30 lat ponad 1000 twórców. Ale to tak pan mówi, że nie będzie ostatnia edycja. Nie planuje pan tą 30 edycją zamknąć to takie dzieło swego życia? Ja tak myślę, że czasu teraźniejszego nie ma, że to co mówimy za parę minut będzie w czasie przeszłym. Ostatni mam na myśli, że w perspektywie czegoś nie będzie. Oczywiście chciałbym, żeby to coś było, być może w zmienionej formie, bardziej praktycznej, warsztatowej, z udziałem filmu poetyckiego. A no właśnie, może czas na show, żeby te spotkania stały się może jednodniową albo dwudniową imprezą, ale taką z rozmachem i przytupem, jak ten koncert Balety Romansów. To coś takiego też próbowaliśmy z udziałem już nieżyjącego Wojciecha Przoniaka, z udziałem Sojki, z udziałem Tadeusza Woźniaka, którzy w międzyczasie upiększali imprezę śpiewaniem. I żeby poezję przekazać dalej, to trzeba mieć dobre opakowanie i w sprzężeniu właśnie z muzyką. Dobrze, jak jakaś rozpoznawalna gwiazda się pojawi, bo to jest magnes, przyciągnięcie, szczególnie kiedy ta gwiazda wystąpi w drugiej części, a w pierwszej jest poezja, tak na rozgrzewkę. Ale okazji gwiazdy ktoś także posłucha poezji, nie tylko śpiewanej. I czasami ktoś się wzruszy i poprosi o książkę. Ja miałem taką okazję występować w takim koncercie z Joanną Moro. Ja byłem z taką refleksją w pierwszej części i to też trzeba pokazać, bo widz jest wymagający, więc pokazywałem piękne obrazy Wilna ze ścieżką dźwiękową, mówiąc radośnie, raczej opowiadając zabawne historie i między tam gdzieś był wiersz. I potem w drugiej części był koncert, też z taką narracją wzajemnie wspierającą się w kierunku wspomnień, w kierunku literatury i tak dalej. Frekwencja była wielka i zainteresowanie książkami czy płytami też. I o to chodzi. Tylko trzeba tutaj otwarcie powiedzieć, poezja staje się nie dla wszystkich. Tak jak nie dla wszystkich staje się jazz, nawet inne gatunki, że te formy, powiedzmy, komercyjne czy takie inne wygrywają, no to jest przeciwstawienie się. Ja taką słyszałem przypowieść na pocieszenie, mówię, jak ktoś pisze wiersze, jak ma jednego czytelnika, no może warto jeszcze spróbować, jak dwóch, o już dobrze, jak trzech, to jest z kim się podzielić. No miejmy nadzieję, że mimo wszystko to myślami. Wilno pozostanie w poezji, a poezja w Wilnie i jak mówiliśmy tu już za wcześnie ogłaszać śmierć poezji. Dziękuję panu za wizytę w naszym studiu. To nie jest czas przeszły i na pewno poezja zostanie. A oby to był czas przyszły. Gościem Wilno taki był dziś Romuald Mieszkowski, wileński poeta i twórca spotkań poetyckich Maj nad Wilią w tym roku, wyjątkowo w sierpniu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu.